wszystkich krajach, które znajdowały się w zasięgu III Rzeszy, od Związku Sowieckiego Frontu Wschodniego począwszy do Francji, odbywała się masowa akcja zwożenia i eksterminacji Żydów. Niemcy prowadzą bardzo zorganizowaną, przemyślaną politykę eksterminacji narodu żydowskiego. Pierwszy getto to październik 1939 rok, Piotrków Trybunalski. W 1940 roku już tych gett jest dużo. I właściwie wszystkie getta są tym samym schematem likwidowane. Codziennością polskiego życia okupacyjnego tu pod zaborem niemieckim są masowe egzekucje, są jakieś akcje represyjne. Ustawodawstwo jest dość drastyczne, między innymi za pomoc Żydom grozi śmierć. Polskie władze na uchodźstwie nie czyniły żadnych różnic jakby traktowaniem Polaków i Żydów pod okupacją hitlerowską. Jedni i drudzy byli traktowani tak samo jako obywatele II Rzeczypospolitej. Proszę was o użyczanie wszelkiej pomocy i ochrony mordowanym, a równocześnie piętnuję wobec całej zachowującej zbyt długo milczenie ludzkości te wszystkie okrucieństwa. I w sumie brak jest po stronie mocarstw działań, które mogłyby wyhamowywać, bo tam była propozycja tych jakichś nalotów, czy bombardowanie choćby nawet tych dróg dojazdowych do obozów zakłady. Ale nic takiego nie nastąpiło. Taką enklawą, przez którą można było się w jakiś sposób wydostać, można było z Europy, była Szwajcaria. Tutaj, jeżeli ktoś zdobył dokument neutralnego państwa, to za pomocą już tranzytu ze Szwajcarii mógł wydostać się z Europy. To była jedyna droga. Chciałbym mieć paszport Urugwaju. Ach, jaki to jest piękny kraj. Ach, jak przyjemnie być poddanym kraju, co zwie się Urugwaj. Chciałbym mieć paszport Paragwaju. Złoty i wolny to jest kraj. Ach, jak przyjemnie być poddanym kraju, co zwie się Paragwaj. Dlaczego tak mało wiemy? Chociażby dlatego, że to była akcja konspiracyjna. Ci ludzie się nie chwalili tym, co oni w czasie wojny osiągnęli. Nie chwalił się tym nawet Juliusz Kühl, który wśród Żydów jest uważany za absolutnego sprawcę tej akcji ratunkowej. On też do końca życia nie opowiadał o tym. Dokładnie wiedział, jak to wyglądało, że to była praca zespołowa. Rządy PRL-u nie zabiegały szczególnie o pamięć, dobrą pamięć po dyplomacji II Rzeczypospolitej. Aleksander Ładoś był ministrem w rządzie na emigracji w czasach francuskich, jeszcze przed kapitulacją Francji. Był związany ze Stronnictwem Ludowym i w momencie, kiedy w Francji pojawia się profesor Kot, zmuszony zostaje do ustąpienia mu miejsca w rządzie. Został więc mianowany posłem w Bernie. Chwilę po przyjeździe Aleksandra Ładosia do Berna, w Berlinie, do Auswärtigesamt, został wezwany jedyny raz w trakcie wojny poseł Szwajcarii, któremu Joachim von Ribbentrop wyjaśnił, że w razie akredytacji posła Ładosia jako posła pełnomocnego w Szwajcarii, rząd Niemiec wycofa swojego posła. Nie trudno się domyślić, że w maju 1940 roku musiało to zrobić na Szwajcarach piorunujące wrażenie. Szwajcaria była neutralna i usiłowała utrzymać zrównoważone stosunki dyplomatyczne z Niemcami. Należy też wspomnieć, że Szwajcaria bardzo obawiała się Niemiec przez cały czas trwania wojny, gdyż nazistowskie Niemcy oczywiście mogłyby zająć Szwajcarię. Nie byłoby to ogromnym wyzwaniem militarnym. Oczywiście Szwajcaria broniła się przed tym, ale strach był wszechobecny. Polska nie kontrolowała już własnego terytorium, posiadała rząd, posiadała armię,
ale znajdowała się pod okupacją. Dlatego wiadomo, niemiecka dyplomacja utrzymywała, że Polska przestała istnieć i domagała się od krajów neutralnych, aby zaprzestały uznawania Rzeczypospolitej Polskiej. Szwajcaria tym żądaniom się nie poddała i przez cały okres poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej będzie istnieć w Bernie. Aleksander Ładoś został akredytowany przy rządzie szwajcarskim w sposób, który można określić jako obejście prawa. Został akredytowany nie jako poseł pełnomocny, tylko jako chargé d'affaires. To jest osoba kierująca placówką. Natomiast bardzo szybko sytuacja Ładosia się zmieniła. Ponieważ zaledwie parę tygodni po objęciu urzędu Francja poniosła klęskę militarną i granicę ze Szwajcarią przekroczyła prawie w całości druga dywizja strzelców pieszych. Brała udział w obronie Francji w wojnie obronnej 1940 roku i zdołała prawie w całości przekroczyć granicę francusko-szwajcarską, gdzie tutaj została internowana. A było to ponad 13 tysięcy żołnierzy. Udało mu się przekonać szwajcarski rząd do tego, że żołnierze polscy przekraczający granicę to nie są żołnierze armii francuskiej, tylko żołnierze armii sprzymierzonej, w związku z czym nie podlegają przymusowemu powrotowi, tylko są internowani. Był przy przekraczaniu granicy przez ostatnie jednostki Wojska Polskiego, w tym także przez sztab generała Prugara Kettlinga. Polska dysponowała sekcją konsularną, która znajdowała się nieopodal na ulicy Tunstrasse. Tam pracował konsul Konstanty Rokicki i tam również, jak jeden z biografów pisze, zadomowił się nie mający formalnie statusu dyplomaty Juliusz Kühl. De facto uznawany przez nas i zatrudniony jako zastępca szefa sekcji konsularnej Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z najważniejszych kontaktów Juliusza Kühla, a potem także posła Ładosia, była rodzina Sternbuchów. Była to bardzo, bardzo bogata i wpływowa rodzina mieszkająca nad Jeziorem Genewskim. Recha Sternbuch, czyli małżonka głowy rodziny, była córką rabina Antwerpii. Posiadała szerokie kontakty tak naprawdę w całej Europie. Chciałbym mieć paszport Kostaryki, nieba seledyn, wieczny maj. Ach, jak przyjemnie móc powiedzieć, że Kostaryka to mój kraj. Chciałbym mieć paszport boliwijski, jak przyjaciele moi dwaj. Boliwia, wonna kraina. Ach, jaki to jest piękny kraj. Teraz jesteśmy w pokojach w części gościnnej ambasady. Ona jest dzisiaj częścią gościnną, bo w tamtych czasach to było tak naprawdę wejście do całego budynku. Jakub Kumoch był pierwszym ambasadorem, który zainteresował się tą historią. Na początku mi nie wierzył, ale powiedział: przynieś więcej dowodów, potrzebuję więcej informacji. Dostarczyłem mu więcej informacji i wtedy powiedział: musimy rzucić na to światło, bo nic o tym w Polsce nie wiadomo. Między innymi mamy zeznania Juliusza Kühla, których stwierdza jednoznacznie, że jak pomóc polskim współobywatelom, zaczęliśmy naradzać się w poselstwie na przełomie 1939 i 1940 roku. Wiemy, że członek wpływowej żydowskiej rodziny osiadłej w Szwajcarii zdobył paszport Paragwaju dla swojej narzeczonej, która przebywała w getcie warszawskim. Mój ojciec był w getcie sam. Życie uratowała mu przyjaciółka, Guta Sternbuch, wówczas Eisenzweig. Guta poznała przed wojną żydowskiego przedsiębiorcę Eliego Sternbucha, który w interesach przyjechał do Polski.
Mimo, że spotkali się tylko raz, Iguta nigdy nie obiecywała, że za niego wyjdzie, przez całą wojnę Eli Sternbuch starał się uratować Gucie życie. Ona była jedną z pierwszych osób, które dostały paragwajski paszport. Guta poprosiła Eliego o załatwienie jeszcze dwóch paszportów dla swoich rodziców. Kiedy paszporty dotarły, jej ojca już zabrano z getta, więc sporządzony dla niego paszport dostał mój ojciec. Paszport dla Guty i jej rodziny z pewnością nie był pierwszym. Już od wiosny 1941 roku polska ambasada wyciągała na paszporty paragwajskie Żydów z ziem okupowanych przez Sowietów. Z zeznań Juliusza Kühla wynika, że w ten sposób uratowano około 30 osób. Brno, maj 1941. Do pana Weingorta we Lwowie. Wielce szanowny panie Weingort, w osobnym liście otrzyma pan paszport, na podstawie którego może pan udać się do Paragwaju przez Japonię. Należy zatem uzyskać japońską wizę tranzytową i udać się do Kobo. Proszę o telegraficzne potwierdzenie odbioru dokumentu. Życzę przyjemnej podróży. Z wyrazami szacunku, Higley Konsul. W całą akcję na terenie całego Berna zaangażowanych w produkcję paszportów było kilka państw Ameryki Południowej. W przypadku polskiego poselstwa główną rolę odgrywał Paragwaj. Dlaczego Paragwaj? Dlatego, że Paragwaj miał tutaj wyłącznie konsula honorowego. To był Szwajcar, nie miał nic wspólnego z Paragwajem. Ta osoba za pieniądze, i to za niemałe pieniądze, sprzedawała paszporty in blanco. Zgłosiło się do niego poselstwo RP z ofertą, czy też z prośbą o pomoc w wystawianiu paszportów. Zgłaszał się jeden z pracowników poselstwa, był to zazwyczaj dr Juliusz Kühl, ale jeden z dokumentów sugeruje także, że co najmniej raz pojawił się u niego zastępca posła Ładosia, Stefan Jan Reniewicz. Odbierali puste blankiety paszportowe, które były przynoszone do, bądź to do konsulatu polskiego, znajdującego się na ulicy Tunstrasse tutaj w Bernie, lub do poselstwa. Osobą, która wypełniała gro tych dokumentów, był konsul Konstanty Rokicki. Puste blankiety paszportowe to oczywiście nie wszystko. Skądś trzeba było dysponować danymi osób, które miały zostać uratowane. No i tutaj na scenę wkracza co najmniej dwóch wybitnych współpracowników poselstwa polskiego. Obaj Żydzi, obaj posiadający związki z Polską. Jednym z nich był Abraham Silberschein, który przybył do Szwajcarii tuż przed wybuchem wojny. Jako przedstawiciel Światowego Kongresu Żydów już we wrześniu 1939 roku powołał organizację pomocy Żydom podczas wojny, RELIKO. Drugi to Chaim Eis, współzałożyciel i szwajcarski lider ultraortodoksyjnej organizacji żydowskiej Agudat Israel, która od lat 30. działała jako partia polityczna nie tylko w Polsce, ale też w USA. Obaj wykorzystywali swoje kontakty, aby zdobywać dane osób niezbędne do wystawiania paszportów. A następnie listy z nazwiskami tych osób przekazywali do polskiego poselstwa w Bernie. Chaim Eis przyznawał, że osobami, które w pierwszym rzędzie były przeznaczone do uratowania, byli wybitni przedstawiciele społeczności żydowskiej. Ich uratowanie miało służyć późniejszemu odrodzeniu elit żydowskich po wojnie. Cena paszportu była domowa o 500 frankach. Część pieniędzy pochodzi od Chaima Eisa, który sam prowadził akcję fundraisingową. Była finansowana przez Żydów, ale myślę, że także przez rząd polski. Do poselstwa polskiego w Bernie. Receptus 790, czerwiec 1942 roku. Ministerstwo Opieki Społecznej prosi o wiadomość, czy środki lecznicze z listy numer 1 zostały zakupione i wysłane do kraju oraz jaka cena. Co do lekarstw, z listy numer 2 zwracamy się do Ameryki i zawiadomimy o wyniku.
przelewy z Nowego Jorku nie są określone, kto jest beneficjentem ich, ani kto ich, ale domniemam, że tak, że pewna część pieniędzy mogła pochodzić z budżetu państwa przeznaczanego na tak zwaną opiekę nad uchodźcami. Do poselstwa polskiego w Bernie, wrzesień 42. Receptus 171. Ministerstwo Opieki Społecznej prosi o podanie, ile zużyto dotychczas z sumy 200 tysięcy dolarów. Czy potrzebne fundusze na dalsze zakupy lekarstw? Po wypełnieniu paszportu, naniesieniu wszystkich podanych wcześniej danych, przyklejeniu zdjęcia, paszporty trafiały z powrotem do konsula honorowego Paragwaju w Bernie, Rudolfa Huhniego, który uwierzytelniał je swoim podpisem. Widać, że jest z innym charakterem pisma paszport jest wypełniony, a w innym zupełnie charakterze jest podpis konsula i słowo, które zawsze dodawał konsul. To trochę osłabiało wiarygodność, ale na to nikt nie zwrócił uwagi w tamtych czasach. Na to zwracamy uwagę dopiero teraz. Konsul Hügli był szwajcarskim notariuszem i część paszportów była szmuglowana po prostu do generalnego gubernatorstwa, także dzięki łapówkom, które płacono urzędnikom niemieckim. Część z kolei lądowała w szafie u konsula Hügliego, który wysyłał do Polski ich uwierzytelnione kopie. Drogi panie Grosser, mam zaszczyt poinformować, że na skutek wysiłków pana krewnych zostało panu przyznane obywatelstwo Paragwaju. Prosimy o natychmiastowe przysłanie dwóch zdjęć oraz danych osobowych, aby pański paszport mógł być wydany. Serdecznie pozdrawiam, Hügli, konsul. Wraz z tym pismem dostawali oficjalny dokument, który mogli pokazać Niemcom. Hej, mam obywatelstwo. Dostanę paszport, ale muszę wysłać zdjęcia. Pan Dawid Guzik z rodziną, Warszawa. Pani Rosa Gottlieb z rodziną, Opole. Państwo Kalman Blachasz, Będzin. Pani Berta Jachman z rodziną, Warszawa. Pani Mindla Bik z rodziną, Warszawa. Pan Salomon Kalnicki, Warszawa. Pan Leon Rotfeld z rodziną, Przemyślany. W większości przypadków są to pisma z identycznie brzmiącą treścią. Że zostali obywatelami Paragwaju, a paszporty czekają na odbiór. And a passport is ready to be picked up. Do pisma dołączona była fotokopia tego paszportu, zalegalizowana przez szwajcarskiego notariusza. Proszę też pamiętać, że wtedy paszport, przynajmniej paszport Paragwaju, to nie był paszport na jedną osobę. To był paszport dla całej rodziny. Tam byli bardzo często dopisywani de facto ludzie nie mający związków rodzinnych z beneficjentem. Był to paszport wystawiony na imię, nazwisko, z żoną, dziećmi, matką, ojcem. Dlatego też liczba osób, które mogły wyjechać na jednym paszporcie, była niepomiernie większa niż dzisiaj to by miało miejsce. Kiedy w połowie 43 roku akcja paszportowa nabiera tempa, w proceder włączeni zostają konsulowie innych krajów południowoamerykańskich. Produkowane są paszporty Salwadoru, Peru, Hondurasu, Haiti i inne. Szwajcaria była niezwykle ważnym miejscem dla szpiegów ze wszystkich krajów, zarówno aliantów, jak i Niemców. Pan Chaim Eis był infiltrowany przez niemieckiego agenta. Na szczęście został zdemaskowany, ale Niemcy niestety o wszystkim wiedzieli. Niemcy są przekonani, tak jak wszyscy pozostali, że to sami Żydzi, same organizacje żydowskie od początku do końca fabrykują paszporty. Być może nawet nie zdawali sobie sprawy, że paszporty są prawdziwe. One są nielegalnie wystawione, ale to są prawdziwe. Policji szwajcarskiej udało się zatrzymać na krótko przedstawicieli niektórych organizacji żydowskich. Zorientowali się, że czegoś im brakuje. Mianowicie brakuje im paszportów in blanco.
To był pierwszy prawdopodobnie ślad do tego, że jest jakaś trzecia siła. I wtedy policja szwajcarska z przesłuchań, z obserwacji bezpośredniej dowiaduje się, że tym miejscem, gdzie paszporty są produkowane, mówimy o paragwajskich paszportach, jest konsulat polski. Bardzo interesującym dokumentem jest dokument z rozmowy Aleksandra Ładosia z ministrem spraw zagranicznych Szwajcarii, Marcelem Pilegolazem, w którym dochodzi do konfrontacji tak naprawdę, w której Szwajcar oskarża Polaka o to, że poselstwo uczestniczy w procesie wytwarzania dokumentów. Poseł Ładoś bardzo energicznie broni m.in. Abrahama Silbersteina. Tłumaczył im, że akcja ma na celu ratowanie życia ludzkiego i w takiej sytuacji łamanie przepisów drobnych, jak mówił, produkowanie dokumentów, które nie są używane potem na terenie Szwajcarii, nie ma dla Szwajcarii żadnego znaczenia ani w żaden sposób nie uderza w jej bezpieczeństwo. Jedyne, co prosimy, to udawajcie, że nic nie widzicie, bo ewentualnie dekonspiracja tej operacji wpłynie bardzo źle na wasz wizerunek. Po tej konfrontacji tak naprawdę milcząco przyjęli do wiadomości to, co działo się w poselstwie i nie wyciągali wobec polskich dyplomatów dalej idących konsekwencji. Choć oczywiście mogli to zrobić, jak uczy na przykład sytuacja konsula Hugliego, któremu cofnięto egzekwator. Czyli możliwość czy uprawnienie do wykonywania funkcji konsula. La Suisse a une attitude extrêmement... Szwajcaria przybierała postawę kompletnego zamknięcia na napływ ludności żydowskiej poprzez granicę z okupowaną przez Niemców Francją. Z drugiej strony miała bardziej otwarte podejście do Żydów przybywających z nieokupowanej przez Niemców części Francji, nie pochodzących z Vichy. Krótko mówiąc, bano się prześladowań. Szwajcaria przyjęła znaczną liczbę uchodźców, wojskowych i cywilów. Wśród cywilów około 22 tysięcy Żydów, z których na czas wojny pozostało w kraju około 7-8 tysięcy. Aleksander Ładoś udostępnia rodzinie Sternbuchów dostęp do polskich szyfrów. Znaczy dostęp polega na tym, że po prostu to, co oni napiszą, zostaje przetłumaczone na język polski, szyfrem przesłane do Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku, do części przywódców tamtejszej wspólnoty żydowskiej. A zatem wszyscy byli poinformowani. Roosevelt był poinformowany. Wszyscy byli poinformowani o Holokauście. Tak, były telegramy od Sternbuchów do rabinów. I ci rabini próbowali wpłynąć na administrację Franklina Roosevelta. Ale szczerze mówiąc, Roosevelt nie wykazywał chęci działania. Nie chciał współpracować przy ratowaniu Żydów albo bombardowaniu Auschwitz. To jest osobny rozdział. Jaką nadzieję mogli mieć Żydzi nieustannie atakowani i torturowani przez Niemców? Wywożeni do pracy przymusowej, ograbiani z majątków. Nadzieja była w Anglii, że wreszcie uda się jej wygrać. Francja była już pokonana. Ale Anglia płonęła, Londyn płonął. Czy była jeszcze jakaś nadzieja? Żadnej. Chciałbym mieć paszport Hondurasu. Honduras brzmi jak wschodni raj. Przyjemnie rzucić od czasu do czasu. Honduras właśnie to mój kraj. Chciałbym mieć paszport Urugwaju, mieć Kostarikę, mieć Paragwaj. Taka osoba, która miała taki paszport, czy potwierdzenie takiego paszportu, w oczach okupanta niemieckiego uchodziła po prostu za obcokrajowca, do którego nie mogą się stosować przepisy okupacyjne.
Dlatego też znaczna część posiadaczy tych paszportów nie została wysłana do obozów zagłady, tylko została internowana jako domniemani obywatele państw neutralnych. Z paszportem Paragwaju trafia się do Wittel. Nie jest to do końca prawda historyczna. Również część osób została internowana w Bergen-Belsen i to jeszcze są miejsca, w których internowano posiadaczy paszportów. W momencie, kiedy Niemcy weszły w stan wojny ze Stanami Zjednoczonymi, pojawiła się koncepcja, czy pojawił się pomysł, aby obywateli tych, czy posiadaczy paszportów południowoamerykańskich traktować jako swego rodzaju as w rękawie. Niemieckie władze wychodziły z założenia, że na terenie obu Ameryk znajduje się wielu obywateli niemieckich, którzy na pewno zostaną internowani, a wówczas osoby posiadające paszporty południowoamerykańskie można by potraktować po prostu jako formę zastawu za obywateli niemieckich. Te trzy paragwajskie paszporty zaprowadziły ich początkowo na Pawiak. A potem zostali wysłani z Pawiaka wraz z innymi ludźmi, którzy mieli alianckie paszporty różnego rodzaju, do Wittel. Ojciec siedział w wagonie pociągu z innymi hasyckimi Żydami, którzy mieli paszporty z Urugwaju. Siedzieli w ładnym wagonie, to nie był wagon bydlęcy. A byli to ludzie transportowani z getta, więc możecie sobie wyobrazić, jak w styczniu 1943 roku siedziało im się na tych ładnych siedzeniach. Nie wiem, czy to była pierwsza, czy druga klasa. I jeden hasyt pyta drugiego: co jeśli nas zapytają, gdzie jest Urugwaj i jakim językiem się tam posługują? A drugi odpowiada: a co to za pytanie? W Urugwaju mówi się po urugwajsku. Taką mieli rozmowę. I mój tata powiedział do nich: nie, pewnie mówią po hiszpańsku, a Urugwaj jest w południowej Ameryce. Wtedy popatrzyłem na nas i pomyślałem: oto my, naród żydowski, wywodzący się ze starożytnej religii. Nasze korzenie sięgają Abrahama, który stworzył koncepcję monoteizmu. Daliśmy światu wielkie idee religijne i jesteśmy nikim. Traktują nas jak śmieci, bo nie mamy paszportów. Co takiego Urugwaj dał światu, nie ubliżając Urugwajowi? Banany. Nasze życia są ocalane, bo mamy ten właśnie paszport. Dopóki my, Żydzi, nie będziemy mieli paszportu z napisem Państwo Izrael, paszportu naszego kraju, będziemy traktowani jak śmieci, zamiast jak arystokratyczni współtwórcy cywilizacji tego świata, którymi jesteśmy. Mam okno na tamtą stronę, bezczelne żydowskie okno. Okno na piękny park Krasińskiego, gdzie liście jesienne mokną. A mnie nie wolno, a mnie nie wolno, a mnie nie wolno, nie wolno, nie wolno, a mnie w oknie stanąć nie wolno. A mnie nie wolno, a mnie nie wolno, a mnie nie wolno, nie wolno, nie wolno, a mnie w oknie stanąć nie wolno. A mnie nie wolno, a mnie nie wolno, a mnie nie wolno, nie wolno, nie wolno, a mnie w oknie stanąć nie wolno. A ja kiedy noc
W końcu byli też dzielni Żydzi, którzy powiedzieli: przynajmniej zginijmy jak bohaterowie. Ale dla większości Żydów to nie była ich droga. Naturalnie, że powinniśmy stawiać opór. Ale pozostawało pytanie, czy bylibyśmy dość silni? Oczywiście, że nie. I w pewnym momencie Ładoś otrzymuje depeszę. Depeszę z Londynu, ona jest datowana na bodajże maj 43 roku. To już jest moment powstania w getcie. Tajne. Ministerstwo było ostatnio informowane przez organizacje żydowskie, jakoby istniała możliwość indywidualnego ratowania Żydów przed uśmierceniem ich ze strony Niemców na zasadzie wydawania paszportów krajów Ameryki Południowej. Motywy natury ściśle humanitarnej nakazują nam pójście jak najdalej na rękę w tego rodzaju sprawach. I ten fragment tak naprawdę rozumiemy dzisiaj jako pozwolenie. Może pan robić, panie pośle, to, co uważa pan za stosowne. Poseł Ładoś pisze tak. Jest to depesza adresowana do polskiego emigracyjnego MSZ. Brno, 4 stycznia 1944. Tajne. Sprawa uzyskiwania paszportów krajów Ameryki Południowej dla Żydów polskich celem ratowania ich była istotna w maju ubiegłego roku i cały szereg osób zostało w ten sposób ocalonych i skierowanych do obozów internowania. Niestety w międzyczasie zaszły poważne komplikacje w tej sprawie, które spowodowały nie tylko zahamowanie wydawania nowych paszportów, lecz zakwestionowanie ważności poprzednio już wydanych. W tych warunkach uzyskiwanie nowych paszportów stało się całkowicie uniemożliwione. W danej chwili chodzi tylko o ratowanie tych ludzi, którzy znaleźli się w obozach internowania. Aleksander Ładoś, poseł RP. I wtedy zaczyna się kolejna epopeja, walka o to, walka z czasem, o to, aby Paragwaj uznał paszporty wystawione na swoich rzekomych obywateli. Telegram szyfrowy do Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogota, Meksyk, Hawana, Waszyngton, Watykan. Poseł RP w Bernie donosi. Władze niemieckie zarządziły 20 marca deportację Żydów, posiadaczy paszportów południowoamerykańskich, internowanych dotychczas w Wittel. Życie tych osób może uratować tylko urzędowe oświadczenie państw południowoamerykańskich. Poselstwo Stanów Zjednoczonych w Bernie zwróciło się do swego rządu o interwencję. Do Watykanu. Proszę pana ambasadora o zwrócenie się do sekretariatu stanu z prośbą o spowodowanie wysłania instrukcji dla nuncjatury w Ameryce Łacińskiej. Do wszystkich. Proszę o informację o rezultatach interwencji. Romer. Demarsz na rzecz uznania paszportów zostało przeprowadzone wspólnie z posłem amerykańskim i z miejscową nuncjaturą apostolską. Tak więc dyplomacja watykańska urasta do roli jednego z głównych graczy, nie tylko tu na terenie Berna, gdzie działał nuncjusz Filippo Bernardini, który udzielał znacznej pomocy posłowi Ładosiowi, ale także na całym świecie. To znaczy w tym przypadku mówimy o stolicach państw południowoamerykańskich. Le nuncjusz Bernardini... Nuncjusz Bernardini miał dobrą relację z ambasadorem Ładosiem i pozwalał mu na używanie kurierów dyplomatycznych. Władze niemieckie, zorientowawszy się, że obywateli państw Ameryki Południowej, mieszkających czy też przebywających w Polsce, a internowanych w takich obozach jest zdecydowanie zbyt wiele, mówią po prostu sprawdzam. Konfrontując stolice państw południowoamerykańskich z ilością paszportów tych państw, jakie zostały znalezione przy osobach przebywających na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Dlaczego paszporty Paragwaju odegrały taką rolę? Dlatego, że koniec końców Paragwaj był jednym z tych krajów, który uznał swoich obywateli. W
Zeidman wrote many letters. Zeidman napisał wiele listów z Wittel. Chyba przez cały pobyt pisał listy, usiłując ratować Żydów z getta warszawskiego. Napisał też wiele listów do Aisa. W Wittel była też rosyjska księżniczka Sofka Skipwith, która miała status brytyjskiego obywatela. Przemyciła na zewnątrz nazwiska wszystkich Żydów z Wittel. Spisała je drobniutkim pismem na bibułkach do papierosów i przemyciła na zewnątrz. Z nazwiskami wszystkich polskich Żydów w Wittel. Setek Żydów w tym obozie przeżyło tylko 12. Mój ojciec był jednym z tych 12, którzy przeżyli w Wittel. Udało im się to po części dzięki temu, że na różne sposoby ukrywali się na terenie obozu. Podczas jednej z deportacji na kilka dni ukryli się nawet w piecu. W czasie pobytu ojca w Wittel były 2 lub 3 deportacje. Guta przekonała nie tylko mojego ojca i swoją matkę, ale też kilka innych osób, żeby ukryli się w piecu. To był wielki piec hotelowy. Jakieś 10 osób ukryło się w tym piecu, który wciąż był bardzo gorący. Ukrywali się tam, podczas gdy Żydów zabierano z obozu. Jacyś Żydzi, którzy stawiali opór, zostali zastrzeleni i ułożeni na stos. Kiedy obóz został wyzwolony, ukrywający się Żydzi, a wśród nich mój ojciec, ujawnili się. Guta wyszła za Eliego Sternbucha, który im wszystkim uratował życie. Urodziła 7 dzieci. Ojciec z kolei ożenił się z moją mamą. Wyjechali do Ameryki. 2 spędzili też w Izraelu, ale dzieci wychowali w ortodoksyjnej społeczności Borough Park na Brooklynie w Nowym Jorku. Likwidacja obozów Wittel to jest jedna z największych tragedii tej akcji paszportowej. Natomiast według ocen historyków co najmniej 400 osób zostało ocalonych, a prawdopodobnie ta liczba jest większa. W końcowej fazie Niemcy Gestapo, SS zarabiali na tych paszportach. Właściciele tych paszportów byli wtedy deportowani i zabijani. Wtedy zaczynała się sprawa hotelu polskiego. Byli wtedy bogaci Żydzi, którzy uciekli z getta na stronę aryjską i ukrywali się. Gestapo chciało ich złapać, więc powiedzieli: słuchajcie, mamy paszporty południowoamerykańskie, możecie je dostać w hotelu polskim, ale musicie zapłacić. I ci ludzie, którzy mieli pieniądze, zgłosili się i dostali paszporty południowoamerykańskie od Niemców. Powiedziano im tak: zostaniecie teraz przeniesieni do więzienia na Pawiak, a potem do Wittel. Nie zostaniecie zabrani do Auschwitz albo Treblinki. Ale wszyscy ci ludzie zostali zamordowani. Dyplomacja polska nie miała nic wspólnego z aferą hotelu polskiego. Być może użyto nielegalnie przejętych przez Niemców paszportów, ale absolutnie to w ogóle nie wolno tych dwóch rzeczy kojarzyć. To Niemcy, odkrywając, że są paszporty w getcie, dokonali prawdopodobnie takiej prowokacji, ale to, że są paszporty w getcie, to było zasługą Polaków, a nie jakimś ich działaniem antyżydowskim. Po to, by mieszkać spokojnie w Warszawie. Po to, by mieszkać spokojnie w Warszawie. Po to, by mieszkać spokojnie w Warszawie. To jednak najpiękniejszy kraj. Losy
tej całej czwórki naszych dyplomatów układały się potem bardzo różnie. Zacznijmy może od tego, że dwaj wielcy żydowscy współpracownicy poselstwa polskiego bardzo szybko odeszli. Heimeis jeszcze zmarł w czasie wojny w 1943 roku na zawał serca, natomiast Abraham Silberstein zmarł w 1951 roku w Genewie. Ładość w 1945 roku, będąc cały czas posłem, postanawia poprzeć tymczasowy rząd jedności narodowej. Jest to całkowicie zgodne z tym, co z poglądami, które wyznawał. No, są to poglądy, no, on by tu powiedział, pewnie realistyczne na tamte czasy. Takim finalnym akordem było przekazanie przez niego kluczy do ambasady w lipcu 1945 roku przedstawicielowi tymczasowego rządu jedności narodowej Rudolfowi Przezwańskiemu. Po oddaniu placówki w Bernie w ręce władz warszawskich Ładoś przeniósł się do Francji, gdzie pełnił funkcję przedstawiciela mikołajczykowskiego PSL na Europę Zachodnią. Pod koniec lat 40. wycofał się z działalności publicznej. W okresie odwilży skontaktował się z nim wywiad PRL, który przez kilka lat prowadził z nim dialog operacyjny w ramach sprawy o kryptonimie Nielot. Ostatecznie w 1960 roku Ładoś wrócił do Polski, gdzie skupił się na spisywaniu pamiętników. Zmarł w 1963 roku. Juliusz Kühl, on również opuszcza Szwajcarię, udaje się do Kanady. Później w ostatnie lata życia spędza w Stanach Zjednoczonych, umiera na Florydzie w 1985 roku. Stefan Jan Ryniewicz. Tutaj jego losy są jeszcze bardziej skomplikowane, bo on emigruje do Argentyny, funkcjonuje między Argentyną a Stanami Zjednoczonymi po krótkim pobycie we Francji. Ostatnim śladem było odznaczenie Orderem Odrodzenia Polski przez prezydenta RP na uchodźstwie w grudniu 1972 roku. W Szwajcarii zostaje Konstanty Rokicki, ten, który fałszował paszporty. Wiemy, że zmarł w Lucernie w roku 1958. Przez 60 lat władze Lucerny nie zdawały sobie sprawy, że zmarła osoba, która z całą pewnością mogłaby zasługiwać na tytuł sprawiedliwego wśród narodów świata. Dość powiedzieć, że grób konsula Rokickiego został zlikwidowany po 20 latach od jego śmierci, to jest pod koniec lat 70. Polscy dyplomaci w pełnym poczuciu odpowiedzialności realizowali misję państwową, początkowo dążąc do uratowania jak największej liczby polskich obywateli. Choć później oczywiście paszporty szły także do Żydów pochodzących z innych państw, ale chodziło o ratowanie ludzkiego życia, o wielką misję humanizmu. Ta działalność była także wspierana przez polskie państwo podziemne, przez polski rząd w Londynie, a także przez stolicę apostolską, która spowodowała, że Paragwaj nie kwestionował tych paszportów. Faktem jest również, że co najmniej kilkuset zostało ocalonych, z których wielu potomków jest dzisiaj także z nami, za co ogromnie dziękuję. Dziękuję za oddanie tego symbolicznego hołdu polskim dyplomatom, bohaterom walki o życie każdego człowieka. Dziękuję. Thank you once again. Thank you for your presence here today, and thank you for paying this symbolic tribute to the Polish diplomats, to the heroes of struggle for life of every man. Thank you very much. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, kto pomagał Żydom podczas II wojny? Nie tak wiele krajów. Dania. Oni ratowali Żydów. Część Włoch. Oni także ratowali Żydów. Watykan, mały kraj, ale także pomagał. Również Szwajcarzy pomogli, wpuszczając Żydów. Ale jednocześnie odmówili wielu Żydom, także moim dziadkom, którzy przepadli w Holokauście. Ale to Polacy pomogli najwięcej.
Polskie państwo nie mogło zrobić więcej. Przede wszystkim polskie państwo nie miało terytorium. Było okupowane. Więc dyplomaci i polski rząd na uchodźstwie robili, co mogli. Większość paszportów stworzonych przez konsula Rokickiego to nie są paszporty obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To są paszporty obywateli Holandii, przedhitlerowskich obywateli Niemiec. Paradoks sprawy Rokickiego i Ładosia polega na tym, że Polska ocaliła ponad 100 obywateli Niemiec od zagłady. Że ci dyplomaci powinni być tak naprawdę uhonorowani w Niemczech. Na naszej liście, według naszej wiedzy, jest więcej ocalonych obywateli przedwojennych Niemiec niż Polski. Moi rodzice urodzili się w Niemczech. Myśleli, że uciekną przed wojną, przenosząc się do Holandii. Zawsze wiedzieliśmy, że nasi rodzice mieli paragwajskie paszporty. A jednak chociaż moja matka udzieliła wywiadu Stevenowi Spielbergowi, choć mój ojciec napisał książkę, a mój brat bliźniak, który niestety nie mógł tu dzisiaj przyjechać, naucza o Holokauście, nigdy nie udało nam się dowiedzieć, jak otrzymali te paszporty, jak one pomogły, o co chodziło z tymi paszportami. To zawsze było to coś, nad czym się zastanawialiśmy. Miałem paragwajski paszport i myślę, że to uratowało moje życie, ponieważ zostałem wtedy przetransportowany do Bergen-Belsen, a w przeciwnym razie skończyłbym w innym obozie koncentracyjnym. Ludzie, którzy przygarnęli mnie w Holandii po wojnie, też zostali uratowani dzięki takiemu paszportowi. Moja matka miała wujka w Zurichu, który był prawdopodobnie z grupy AISA. To on zdobył dla nich i dla reszty rodziny paragwajskie paszporty. Jednak dla reszty rodziny przybyły za późno i zostali deportowani do Sobiboru. Nie przeżyli. Ale moi rodzice, dzięki temu, że byli zarejestrowani jako Paragwajczycy, choć nie mieli ze sobą paszportu fizycznie, to mieli dokument poświadczający ich paragwajską narodowość i to naprawdę oryginał, bo zdjęcia były oryginalne. Ten paszport otrzymaliśmy dopiero w zeszły piątek. Dostaliśmy go od rodziny AISA. Mój ojciec, który mieszkał w Montreux w Szwajcarii, otrzymywał po 100 listów dziennie od ludzi z całej Polski, proszących, aby wysłał im to lekarstwo. Nigdy nie pisali paszporty. Pisali, to lekarstwo, które pomogło ciotce, nam też jest potrzebne. Poznałem kiedyś ministra rolnictwa Paragwaju i powiedziałem mu, dziękuję bardzo za uratowanie naszego życia, ale okazało się, że dziękowałem niewłaściwej osobie. Przy tej okazji widać, że ci, którzy faktycznie ratowali ludzi, to pan Rokicki i jego ekipa. To im zawdzięczamy życie. Ten jest najstarszy, Jerome. Ten schowany po środku, jak czekoladka, jest najmłodszy. Wszyscy znają naszą historię. Mam na imię Ruth Meyer, córka Hany Pik Goslar, która otrzymała paragwajski paszport. A to jest już trzecie pokolenie, Rafi Meyer i Owith Brown, to moje dzieci. Mam ich trochę więcej, 6 i jakieś 20 parę wnucząt, więc moja matka ma 20 parę prawnucząt. Chcemy podziękować panu Rokickiemu za to, co zrobił dla świata. I dla nas, i dla ludzkości. Jest bohaterem. Światowa organizacja Agudas Izrael pisze tak. Szanowny panie Laks, w imieniu szwajcarskiej gałęzi organizacji Agudas Izrael, pisze pana, aby poinformować
o bardzo efektywnej pomocy, rescue work. Można to traktować jako wysiłkach na rzecz ratowania, którzy wykonali pańscy koledzy w Bernie. Radca poselstwa Ryniewicz, dr Juliusz Kuhl, polski minister Aleksander Ładoś i konsul Rokicki. Bez ich współpracy byłoby niemożliwe uratowanie kilku lub kilkunastu setek polskich Żydów. Tak jak podkreślam, telegram ten został nadany w styczniu 1945 roku, tak więc tuż po zakończeniu Holokaustu. To nie jest historia czysto polska, to nie jest historia czysto żydowska, to jest historia polsko-żydowska. Jedni bez drugich nie zrobiliby nic. Mieć paszport Hondurasu. Honduras brzmi jak wschodni raj. Przyjemnie rzucić od czasu do czasu. Honduras właśnie to mój kraj. Chciałbym mieć paszport Urugwaju, mieć Kostarika, mieć Paragwaj. By mieszkać spokojnie w Warszawie, po to by mieszkać spokojnie w Warszawie, po to by mieszkać spokojnie w Warszawie, to jednak najpiękniejszy kraj.